Ojcze, Mariciuli. Była tu przed chwilą, ale już wyszła z kandelarią i z przyjaciółką. Zdarzyło się nieszczęście. Co? Urbana wszystko widziała. Co się stało, Mariciuli? Mów! Potrącił ją samochód. Mariciuli! Boże, co za pech! Mariciuli, Mariciuli, kuszamy, Mariciuli! Nie otwiera oczu. To było silne uderzenie. Co ja teraz zrobię? Co z Mariciuli? Nie żyje? Żyje, ale wymaga pomocy. Tu obok jest punkt pierwszej pomocy. Gdzie? Chodź. Co za pech. To on przynosi jej pecha. Gdyby nie on, nic by się nie stało. Nie może umrzeć z mojej winy. Jak mogłem ją puścić? Ona musi żyć. Wtedy. Pan już wrócił? Nie. Myśli pan, że spotkał się z Mariciuli? Chyba tak. Pewnie poszedł do Belardów. Jak mogła mu wmówić, że odzyskała wzrok? Nie chciała, by wrócił do niej z litości. Aby się pogodzili. Tak. Ja też tego pragnę. Źle z nią? Boże, znowu? Niedawno została postrzelona. Rana na czole jest niegroźna, ale istnieją inne zagrożenia. Pęknięcie czaszki albo krwotok wewnętrzny? Tak. Już nie krwawi. Może powinna dostać coś przeciwzakrzepowego. Pan San Roman jest lekarzem. Rozumiem. Musi żyć. Co robić? Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Gdzie Patricio? Co się stało? Proszę nie pytać i zawołać go. Nie płacz. Zostań z dzieckiem, żeby Belardowie mogli ze mną pojechać. Co się stało? Musicie jechać ze mną na pogotowie. Na pogotowie? Mariciuli miała wypadek. To niemożliwe. Co jej się stało? Mów! Potrącił ją samochód. Jej życiu grozi niebezpieczeństwo. To przeze mnie. Nie odzyskała przytomności. Doktor powiedział, że może to się stać w każdej chwili. Uderzenie było mocne, ale rana jest powierzchowna. Trzeba czekać. Dlaczego mówisz, że to twoja wina? Co się stało? Opowiem o wszystkim w samochodzie. Mariciuli jest na pogotowiu. Anna Julia i ojciec Anselmo są przy niej. Co z moją córką? Na razie nie wiadomo. Nic nie mogę powiedzieć. Nie traćmy czasu. Chodźcie. Przyprowadzę samochód. Nasze płaszcze. Candelario, zaopiekuj się dzieckiem. Co mam robić? Jak zniosę to napięcie? Nie wiem, co z Mariciuli. Biedaczka, ależ ma pecha. Doktorze, to ojciec pacjentki, sędzia Velarde i matka Mariciuli. Już się nią zajęliśmy. Bada ją specjalista. Proszę za mną. Hijita, hijita, mi amor.
Co zrobiliście w pierwszej kolejności? Strzeliśmy łuk brwiowy, żeby powstrzymać krwotok. Nie stwierdziliśmy pęknięcia czaszki, ale trzeba zrobić prześwietlenie. Na razie jej nie ruszajmy. Kiedy wydarzył się wypadek? Godzinę temu. Na szczęście doktor przywiózł ją tu natychmiast. Trzeba podłączyć ją do kroplówki i zaaplikować lekarstwa. Ładnie mi wyszło. Dziękuję. Opowiesz mi obiecaną bajkę? Tak, kochanie. Nie możesz się doczekać, prawda? Tak. Zamieniamy się w słuch, prawda, kumplu? Dawno, dawno temu w Anglii żył stary skąpiec, który wszystkich źle traktował. Zatrudniał pracownika, ale płacił mu mało i wykorzystywał go. Naprawdę okropny. Tak ludzie o nim mówili. Starzec miał wspólnika. Był on zupełnie taki sam. Pracowali razem w domu, w którym też mieszkali. Ale wspólnik umarł i starzec został sam w wielkim, ponurym domostwie. Nigdy nie odsuwał starych, zakurzonych zasłon, by wpuścić odrobinę słońca. Nigdy nie wyglądał na zewnątrz. Dom był ogromny i starzec musiał wchodzić po wielkich schodach, żeby dotrzeć do sypialni. Na dole było biuro. To tam po śmierci wspólnika tyrał za marne grosze biedny, zagłodzony pracownik. Starzec zmuszał go do pracy przez cały dzień. Biedak umierał z zimna i zmęczenia. Znosił to wszystko, bo miał na utrzymaniu żonę i dzieci. Nawet nie protestował, kiedy starzec zimą oszczędzał na ogrzewaniu, mówiąc, że nie warto wydawać pieniędzy na zbytki. Starzec całe życie poświęcił zarabianiu pieniędzy i stał się skąpy. Zasłużył na karę, co? Zobaczysz, co go za to spotkało. Nadeszła Wigilia i starca odwiedził jedyny krewny, syn zmarłej siostry. Siostrzeniec przyszedł jak co roku zaprosić go na kolację wigilijną. Ale stary z rzęda odmówił, twierdząc, że szkoda czasu na głupstwa i że jego pracownik będzie pracował jak co dzień. Siostrzeniec pożegnał się i odszedł. Pracownik bardzo chciał dostać wolne, lecz starzec odmówił. Stwierdził, że płaci mu za pracę, a nie za świętowanie. Zmarznięty pracownik poszedł do domu dopiero wtedy, kiedy świeca się wypaliła i nie mógł już pracować.